Proszę Państwa, byliśmy dzisiaj już w Długoborze, byliśmy w Jęczętach, byliśmy w Pieniężnie, byliśmy w Henrykowie. Teraz jedziemy do takiej miejscowości, byliśmy w Ornecie, jedziemy do takiej miejscowości Bogatyńskiej, która jest 5 km od Ornety. Zobaczcie, jakie cudowne krajobrazy, jakie cudowne mamy tereny w Polsce, jakie są się piękne czasy, piękny okres, jak kwitną rzepaki. Także będziemy mieli dużo swojego do jedzonka. Piękne rzepaki, piękne tereny. Zaraz tutaj, w tej miejscowości jest też taki bardzo ładny kościółek malutki. Zaraz się nam pokaże na krajobrazie. Też jest piękny pałac, w którym odbywają się różne uroczystości, różne imprezy. On jest teraz posiadany prywatnym. Już go widzimy po prawej stronie, biały, z tym czerwonym dachem. Po lewej stronie gospodarstwa, naszych gospodarzy i piękne pola. Piękne pola z rzepakiem. Także już, proszę Państwa, zaraz będzie tablica i będzie miejscowość Bogatyńskie. Ta tablica jest, stoi tutaj od niedawna. Ta szosa jest asfaltowa też od niedawna. Dlatego możemy tutaj z niej korzystać. Tutaj krówki tak sobie leżą na trawie, dzięki krówkom mleczko ekologiczne, dobre, dzieci się bawią. Także życie tutaj pięknie się toczy w ciszy. Pies czeka. Pies czeka, tak, ptaszki śpiewają. Tu po prawej stronie widać ten pałac za parkanem. Może zaraz go tu jeszcze na chwilę zobaczymy. To jest taki parkan otaczający ten pałac i park. Bardzo zielony. I tu przed nami jest kościółek, tak, który możemy sobie zobaczyć. Tu się odbywają msze święte. I tu jedziemy do mojej kuzyneczki, która w Bogatyniu zajmuje się właśnie tutaj wytwarzaniem soków z aronii, z czarnego bzu, soków z mniszka lekarskiego. Robi fantastyczne naleweczki, które są zdrowotne i które nam tu pozwalają dbać o zdrowie. Tak, już je, tutaj akurat odbywa się remont, ale po remoncie będziemy tu mogli widać gości. Będzie można korzystać z usług tego zielonego miejsca. Także dziękujemy, zapraszamy, polecamy i ubezpieczamy. Wszystko w jednym. Wszystko to, co najważniejsze, są ludzie i dla ludzi to, co najważniejsze. Dziękujemy.